Ukryty front. No. Nie spodziewałem się, że znajdę jakąś ciekawą informację w niemieckiej gazecie, a tu? Proszę. Czy ty musisz przerywać te słodkie chwile takimi przyziemnymi sprawami? Jesteśmy w cukierni. Przed nami namiastka prawdziwej kawy. Do tego ciasto, na które możemy sobie pozwolić raz na miesiąc, a ty... szkoda gadać. Dobra, to nie gadaj, tylko słuchaj. Przeczytam ci tylko fragment. Wysiłek III Rzeszy skierowany jest na polepszenie życia mieszkańców Generalnej Guberni, ale w niektórych dziedzinach jest to niemożliwe. Stan dróg jest tak fatalny, że mimo ciągłych napraw poruszające się nimi pojazdy muszą o wiele częściej być kierowane do naprawy. W jednym z kieleckich zakładów naprawczych, mimo że normy podniesiono tylko o 50%, pracownicy nie są w stanie naprawić wszystkich kierowanych tam pojazdów. Lejesz miód na moje serce. Takie dobre wiadomości przy kawie i cieście. Z tego propagandowego tekstu wynika, że niemiecki tabor samochodowy psuje się na potęgę. Pal 6, jak to się dzieje u nas, ale wyobrażam sobie, jakie problemy mają na froncie. A ja myślę, że tu jest jeszcze jeden problem. Przyjacielu, nie teraz. Proszę. Niech ta słodka chwila przy cieście trwa. Wojna toczy się już ponad 2 lata. Nasze struktury w zakładach produkcyjnych okrzepły na tyle, że doprowadziły akcje sabotażowe do perfekcji. Na szczęście Niemcy nie zdają sobie sprawy, że produkujemy wolniej i gorzej, ale to wszystko jest tak zorganizowane, że nie są w stanie wykryć działalności sabotażowej. Zapewne masz rację, ale to nudne. No pewnie, że nudne. Każdy chciałby słuchać historii o bitwach, zamachach, wyrokach. Ale normalne, konspiracyjne życie to żmudne zbieranie informacji wywiadowczych, o czym wiesz najlepiej, i codzienny sabotaż w zakładach. Zgodnie z zasadami publikowanymi przez polskie państwo podziemne, każdy z żołnierzy miał sabotować w każdym dostępnym miejscu. Proste hasło o wiele trudniej przekuć w czyn. Zwykłe opóźnianie wykonywania zadania, czy łatwe do wykrycia psucie maszyn, kończyło się w najlepszym przypadku wysyłką do obozu koncentracyjnego. Niemcy, zdając sobie sprawę, że takie próby będą następowały, w newralgicznych dla gospodarki wojennej zakładach wzmocnili nadzór nad polskimi pracownikami. Gdzie ty mnie dzisiaj ciągniesz? Na chwilę muszę wpaść do jednego zakładu przy ulicy Kilińskiego i potem mam wolne. Przy Kilińskiego 10? Tak, a skąd wiesz? Ostatnio prawie codziennie przenoszę tam konspiracyjną pocztę. Ciszej, szkorpy idą. Wydaje się, że to nowy ważny adres na konspiracyjnej mapie naszych szlaków. Zrobienie zestawień z działań sabotażowych okazało się łatwiejsze niż myślałem. Nie popadaj w taki zachwyt, bo przecież wiem, w jaki sposób wszedłeś w posiadanie tych raportów. Oczywiście nie powiem, że to moja zasługa, człowieku. Wywiadem przemysłowym zajmuje się organizacja, którą znasz pod nazwą Grupa Konrada albo Samodzielna Grupa Przemysłowa. Jej twórca zaczął ją organizować już jesienią 1939. Tam działają ludzie z kierowniczych stanowisk większości zakładów. Oni nie tylko mają dostęp do informacji, ale też wiedzą, jak prowadzić działania sabotażowe, aby nie wykryli ich Niemcy. A zresztą, co ja będę opowiadał? Masz tu rozkaz komendanta okręgu. Dowiesz się wszystkiego. Tak. Do szefa oddziału. Drugi wywiad okręgu Kielce. W kwietniu 1942 roku na mocy odgórnego porozumienia Franciszek Przeździecki, posługujący się pseudonimem Konrad, włącza okręg Kielce organizacji Polska Niepodległa w skład Armii Krajowej. Polska Niepodległa liczy w województwie kieleckim około 2000 członków. Proces łączenia nie jest prosty, bowiem organizacja składa się z dwóch pionów. Do naszych struktur bezpośrednio wcielono Okręg Liniowy Polski Niepodległej, a Okręg Przemysłowy Centrum, ze względu na swoją specyfikę, uzyskał specjalny status. Komenda Główna AK podjęła decyzję, że zachowa on dotychczasową strukturę. Przeździecki otrzymał stanowisko drugiego zastępcy szefa kierownictwa produkcji konspiracyjnej w oddziale 4 Komendy Głównej AK. Tak więc struktura będzie bezpośrednio podporządkowana Komendzie Głównej AK, ale ze względu na fakt, że działała głównie na terenie okręgu Kielce, ma ściśle współpracować z pozostałymi strukturami. Podpisano komendant okręgu Kielce.
Przyniosłem raporty przygotowane na ulicy Kilińskiego. Sporo tego i dla bezpieczeństwa podzieliliśmy je na dwie części. Hubert drugą część przyniesie później. Dobrze się spisaliście. Jak to wszystko opracujemy, to będziecie musieli te zestawienia dostarczyć do dowództwa. Adrian, koniec odpoczynku. Musimy przebrnąć przez zestawienia osiągnięć sabotażu. Dobrze, że dowództwo uznało, że mamy skupić się na najważniejszych osiągnięciach, bo inaczej te cyferki śniłyby mi się po nocach. No nie. Jeżeli każdy z meldunków będzie taki, to... Brak mi słów. Słuchaj. Tylko w styczniu 1940 roku w zakładach granat zamoczono 5 partii zapalników do granatów. Czekaj. Co oni zrobili? Zamoczyli? Z tego co wiem, to już po odbiorze technicznym zapalników udało się zanurzyć całe partie w wodzie, przez co nie nadawały się do użycia. A to cwane chłopaki. Posłuchaj, w każdej partii było po 5000 zapalników, czyli razem 25000 granatów nie wybuchło gdzieś na froncie. No, powiem ci, że mi zaimponowali. Co to są za ludzie? Kto nimi kieruje? Za dużo pytań zadajesz, a ja nie na wszystkie znam odpowiedzi. Raport organizacyjny Okręgu Przemysłowego Centrum. Na terenie Kielc działa nasz obwód posługujący się kryptonimem C1. Obejmuje on swoim zasięgiem takie zakłady jak Fabryka Granat, Huta Ludwików, Kamieniołomy Kieleckie, Fabryki Świec Lotniczych Marciniaka, PKP, Elektrownia oraz zakłady z Połem. Komendantem obwodu jest porucznik Aleksander Bobrowski, pseudonim Michał. W pierwszej połowie 1942 roku obwód liczył około 950 osób, oplatających swoją siatką newralgiczne punkty zakładów. Sporządziła Jolanta Kalfas, pseudonim Klara. Centralnym punktem wywiadu przemysłowego był legalnie działający warsztat naprawy wodociągów zorganizowany przy ulicy Kilińskiego 10. Jego właścicielami byli inżynier Przeździecki oraz dwaj współpracownicy, Kowalski i Waszkiewicz. Z biegiem czasu coraz większe znaczenie uzyskiwał jednak lokal przy ulicy Słonecznej 6. Nosił on kryptonim Krzaki. Jego kierownikiem został Kazimierz Kowalski, pseudonim Wilk. Współorganizował warsztat magister inżynier Tadeusz Waszkiewicz, pseudonim Marian. W oparciu o ten lokal planowano uruchomić produkcję granatów. Zanim jednak do tego doszło, nad wywiadem przemysłowym zaczęły gromadzić się czarne chmury. Cześć. Dzień dobry. Nie wiem, czy ten dzień jest dobry, bo przynoszę złe wiadomości. No i masz, bawo, placek. Kilka dni było spokojnie i się skończyło. Co się stało? Nasi ludzie w niemieckiej administracji donoszą, że szkopy zaczęły się interesować inżynierem Przyździeckim. Znaczy Konradem? Tym naszym od wywiadu przemysłowego? Dokładnie tym samym. Dostał już polecenie natychmiastowego wyjazdu z Kielc razem z rodziną. Jego ludzie też zmieniają adresy. No dobrze, ale co dalej z wywiadem? W organizacji wywiadu przemysłowego wszystko jest dobrze poukładane. Ludzie wiedzą, co mają robić. Zresztą ten ich dowódca w Kielcach, no wiesz, ten... Michał. Michał. On zarządza wszystkim. Współpracowaliśmy z nim przy likwidacji niemieckiej szkoły agentów. A faktycznie? Wszystko będzie dobrze. A Przeździecki przeniesie się pewnie do Warszawy. Bo pamiętaj, że pełni też odpowiedzialną funkcję drugiego zastępcy szefa kierownictwa produkcji konspiracyjnej w oddziale 4 Komendy Głównej AK. Będzie się miał tam czym chwalić. Posłuchaj, zrobiłem takie zestawienie z działań sabotażowych w zakładach Hasag. To przedwojenny granat. Sabotażem zajmują się tam dwie drużyny, którymi dowodzą Polut i Jezierski. Na przestrzeni lat doprowadziły one do perfekcji sabotaż produkcji. Nie dziwię się, to prawdziwi fachowcy. A teraz posłuchaj o efektach i lepiej trzymaj się krzesła. Wykonanie skorupy pocisku 40 mm trwa w zakładzie aż 49 minut, podczas gdy najgorsza fabryka niemiecka obrabiała go w 26 minut. Rany boskie, pracują prawie połowę wolniej i Niemcy nie są w stanie niczego im udowodnić. To są prawdziwi fachowcy. Podobnie jest w innych zakładach, gdzie praca przebiega wolniej. Podmieniany jest materiał, wykradane są surowce przekazywane potem do naszych zakładów konspiracyjnych. Ci ludzie robią takie rzeczy, o których ani my jako laicy, ani Niemcy nie mają zielonego pojęcia. Jedno jest jednak pewne. Na front trafia coraz mniej pełnowartościowych materiałów.
Dywersja obejmowała szeroką gamę działań, to jest sabotaże technologiczne, sabotaże przy elaboracji materiałów wybuchowych, sabotaże przy produkcji narzędzi i sprawdzianów, zamiany materiałów, sabotaże przy obsłudze maszyn. Dokonać tego mogli tylko fachowcy, którzy potrafili ukryć swoją działalność. O efektywności tych działań świadczy fakt, iż na terenach objętych dywersją, w przemyśle uruchomionym przez okupanta, obniżenie produkcji wyniosło ponad 30%. Wysłuchali Państwo słuchowiska Polskiego Radia Kielce Ukryty Front. Reżyseria i współprodukcja Sebastian Przybyłowicz. Scenariusz i narracja historyczna Dionizy Krawczyńskiej. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Wystąpili Adrian Wajda, Krzysztof Grabowski, Janusz Głogowski, Ewelina Gronowska oraz członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Jodła. Hubert Krawczyński, Patryk Krawczyński,